Joszynko! Ciul! Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z gry Grand Theft Auto 4. I zanim wyjedziemy z tego domu, to jeszcze się przebierzemy. Ej, gdzie jest przebieralnia? Czemu Dwayne dzwoni? LOL? Yo, I hear you've been rolling with Charisse, Nico. You too tight now? I bumped into her, man. I helped her out with the problem she was having. So, you ain't no item? Dobra, ja chciałem się przebrać. Oh, man. Don't worry about that. She's not my type. We'll hang out soon. Dobra, ja chciałem się przebrać. O, jest, jest, jest. Okej, ja chcę mój garnitur. O, proszę, a jest, jest, jest. Czekaj, a buty? Buty mi się nie podobają. Chwileczkę. Spodnie. Okulary. W ogóle jakieś okulary kupowałem? Aha, takie. Dobra. O, butki. Najlepiej, żeby były to jakieś z garnituru. Na pewno nie te. O! Pięknie. I teraz jedziemy na misję. Na wiecie na jaką misję? Na taką misję, którą wczoraj normalnie się męczyłem. Na misję, którą może teraz uda mi się wykonać za pierwszym razem. Chciałem wziąć pojazd. O, tam jest jakiś wolny pojazd, to go weźmiemy. W ogóle mam jakieś bronie. Jeszcze bym się przejechał do sklepu z amunicją. Przydałoby mi się. No, trzeba będzie. O, tak zrobić. Zanim pojedziemy do pana Jimmy'ego. O, musiałem za trzecim razem odpalić. Zanim pojedziemy do Jimmy'ego, to pojedziemy do składu z bronią i sobie kupimy nieco ammo, bo po prostu jestem biedny, jeżeli chodzi o broń. Okej, ledwo tyrpłem, więc nie powinno mi to jakoś problemu stwarzać, tylko teraz muszę ludzi jeszcze rozjeżdżać, co mnie to niestety trochę martwi, ale Niko taki jest, więc zrozumcie jego intencje. Po trawie ślisko się jeździ, jak widać, dlatego jest dalej ciężko z tym, ale chcę jechać do składu z bronią, więc tak też zrobimy. No jeszcze gliny rozjechałem. Ekstra. Już tego musiało jeszcze brakować. Dobra. Maska się zamknęła. Dobra. Teraz zachowaj. Aha, jeszcze mnie gonią. Jakie skurczybyki. Okej, już im nawiałem. No jak? Jakim cudem znaleźli mnie? Dobra, może przez te schody przejadę. Byleby się udało, bo wiecie, nie chcę się męczyć. Na zapas. Dobra, jedź spokojnie, panie. Okej, udało się. Jedziemy cały... udało się. Nie wykryto mnie. Jedziemy do składu z bronią. Wydamy trochę pieniędzy, ale będziemy mieli full ammo do wszystkiego. I pojedziemy na tą misję. Wykonamy ją za pierwszym razem. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo już teraz wiem, o co chodzi w tej misji. Niestety sobie trochę zaspoilerowałem, ale przynajmniej będę wiedział, jak dokładnie już to zrobić, żebym nie musiał robić cięć na okrągło. Dobra, za chwilę będziemy mieli skład z bronią. Suwaj się, pan. Kurde. Czekaj, kogoś jeszcze tam widziałem.
co ten Paki chce? Hey, Nico, it's Paki. How about we play pool? Nie. Sorry, Paki. I ain't playing pool with you right now. Another time. Alright, Nico. Give me call when you wanna do something. Miałem wrażenie, że widziałem kogoś, jakąś misję poboczną, tak jak wczoraj, ale lepiej sobie nie będę na to uwagi zwracał, tylko jadę po ten skład z bronią i chcę na tą misję pojechać w końcu, bo naprawdę będzie marnie, jeżeli tego nie zrobię. Dobra. Nie zamykaj już tych drzwi, za chwilę i tak tu wrócisz. Zaraz, to jest zwykły pistol. O! Pistol z... To jest inny już. Okej. Okay. A, broń szturmowa. To jeszcze dokupimy do niego trochę ammo. Jak to nie może więcej ammo? O, można. A, wydajemy. Co tam? Mamy tyle hajsiku, że normalnie wydać możemy. Dobra. Kurde, myślałem, że da się przytrzymać, by to leciało. A tak to muszę klikać na okrągło. Postaram się ciszej, żeby nie hałasować. Dobra, starczy, styknie już będzie. A do maksimum kupimy. No proszę. 1500 zniosło tylko. O. Jeszcze do tego ammo. Okej. O. I naboje do kałasza. To też ważne. Dobra. To jest Mołotowa. Tak, bez wątpliwości to jest Mołotowa. Nie, zostaję przy mojej broni kałaszowej. Przyjrzyj się broni. A to już nie zużyłem nawet tego. Przyjrzyj się broni. Aha, dobra. Mamy już wszystko na fulla. Każdą broń. Dobra, kałasz jest. I jedziemy na tą misję. Zobaczymy w ogóle, gdzie jesteśmy i na czym stoimy. Nie no, pojedziemy do tego Jimmy'ego, bo chciałem wczoraj nagrać dla was odcinek z GTA 4, ale jak się męczyłem z tą misją, to normalnie zgłupiałem. Ale chciałbym dzisiaj już to wykonać, mieć to z głowy. Jak coś, to i tak cutscenki nie przewinę, żebyście mogli sobie zobaczyć dokładnie. Wykonamy najwyżej tą misję i po prostu... zakończymy odcinek, bo dzisiaj chciałbym, żeby ten odcinek był nieco krótszy. Nie wiem, ile już minęło, 8 minut, no to na tą misję styknie jakieś 15 minut. To wiecie, żeby nie było, że robię za długie. I dzisiaj jeszcze walnę z odcinek drugi Mortal Kombata. Drabinkę, tylko nie wiem kogo, bo ja powiedziałem już wtedy, będę wybierał losowo. Więc los powie mi, kim będę dokładnie walczył. O, ale kolesia wywaliło. O, misja poboczna. Wykonam sobie jeszcze, zanim stąd wyjadę. Misja poboczna, przyda się. A, to będzie... Który to? Ten? Ten murzyn? What? You are tough when your boyfriend's around, Mr. Pathetic. You're ignorant, fool. And you're a fucking fag. O, ty. Damn, that made me feel good. O, kurde. Son,
Dobra. Jedź, jedź, kurde. Gwiazdę rapu postrzelili. No, co za frajerzy. Dobra, do szpitala. Lepiej, żebym tego pojazdu nie zmarnował. Dobra, szpital mamy. O kurde. Nieprzyjemne uczucie, powiem wam. Ale przynajmniej komuś pomogliśmy, tak. Aha, i nie dostaliśmy za to hajsu. Jej. Dobra, jedziemy do Jimmy'ego. Mnie po to nałożyłem ten garnitur, żeby ładnie w nim wyglądać, tylko żeby wykonać tą misję, którą wczoraj próbowałem wykonać chyba z 5 razy i mi się nie udało. Nie wiedzieć czemu. Nie! Kurde, pojazd mi się już... E, panie! Stracił pan przytomność. Dobra, czyli zgon. Definitywnie zgon. Dobra, jedziemy. Tego Jimmy'ego. Chcę w końcu wykonać tą misję. Karetka się nim zajmie. Pogotowie. A my jedziemy w końcu na tą misję. Wykonamy ją, wykonamy. Nie wykonamy, to będzie lipa. Ale na pewno to zrobimy. Znaczy ja to zrobię. I zakończymy wtedy tam odcinek, bo chcę, żeby to był odcinek jednomisyjny. Żeby nie było tam ze 2-3 misje naraz. Dobra. A, przejechałem kogoś jak zwykle. Zaraz będziemy jechać autostradą do tego Jimmy'ego. Będzie cutscenka. A potem wykonamy tą misję. Tylko teraz trzeba będzie ją wykonać bardzo, bardzo profesjonalnie. Jeżeli znowu zawalę, to znaczy, że już po prostu ta misja dla mnie jest dziwna i nie do ogarnięcia. Chociaż powinienem to ogarnąć. Ale wiecie, to jestem ja. I zawsze mam jakiś problem. Dobra, już przejeżdżamy przez most. I zaraz zajedziemy do Jimmy'ego. Ile czasu? O, już mamy 13 minut nagrania, no to ładnie. Przynajmniej coś się działo w miarę. Dobra, jedziemy szybciutko. Szybciutko, szybciutko. Za chwilę zaczniemy. Już niedaleko. Ale mi maska odpadła. Ale ją poturbowałem tak porządnie, że normalnie chyba tego nie przeżyła za Chiny. Dobra, już niedaleko do Jimmy'ego. Suwaj się pan. Dobra, już, już jesteśmy niedaleko. Poznaję już po otoczeniu, że to jest domostwo Jimmy'ego. I misja jaka? Duma Pegorino. No i to jest właśnie ta misja, która mnie wnerwiła nieźle. I'm here to see Mr. Pegorino. Well, I didn't think you were here to sell me insurance. So, you here to work for him, shoot him, or arrest him. Or maybe all three. It's okay, Mrs. B. I'll deal with this. Yeah, I'm in a life-threatening situation and I'm having a conversation here. He could have killed me. You're useless. Organized crime, my ass. With guys like you, no wonder this organization is doing so wonderfully. You, Nick? Come on. Peg. Witam, witam, witam. Oh, yeah, Anna Pega. Yeah. So, were you followed? I don't think so. Oh. I mean, who knows? Exactly. I mean, we can pretty much guarantee you were followed. The question is, did you know about it? And right now, I don't know the answer to that question, but to be honest,
I don't really care neither. I know enough about you, your cousin, your friends. I know a lot of people around you end up in jail. Some maybe. But that's the same all over town. This is a dying game. I don't understand. I mean, I'm gonna ask you to deal with a problem. And you're gonna deal with it. A spoko. Or you're not gonna deal with it, and you're gonna be a problem that somebody else has to deal with. But me, I ain't doing nothing. Yes, okay. So what's the problem? We'll get to that. Anthony! Yo! Did Phil call? Not yet, boss. Ray called. Of course he did. I wonder, is it better to have a talented snake or a stoical lion who's gonna be cut down in his prime? I don't know. What do you think? I don't understand what you're talking about. Ten jak zwykle. But I ain't gonna push. Anthony, get in here! Boss? Where's Big Pete and Marco? On their way. Listen to me. Here's what the plan is. Me and two of my guys are gonna meet with a couple of boys from the Pavano family. Ooh. I need these guys if we're ever gonna be taken serious. Mm-hmm. You know, get on the commission. The thing is, these guys ain't, so we say, shown us the appropriate respect in the past. Ooh. I want you to będą skończeni. Keep an eye on things, because they won't be looking out for you. Ah, here they are. It's either them or the cops. It's them. They're outside. Looks like Ray's here, too. I know it's them. God, give me strength. I'll be out in a minute. Look after Ray till I get back. Hey, Tone. Hey, Ray. I need to speak with Pedro. What are you doing? He's busy. Hey, Nico. Boss, salve. Get up. I'm sorry, boss. This guy's everywhere like a freaking cockroach or something, huh? In a good way. Hey. Me is gonna talk. The boss has got business. Yeah. Boss, I got you this because I care. You boys have fun. Dobra. Szykujemy się już do tej jazdy. Ta misja, której nienawidzę. Ale jak ją wykonamy, to będziemy mieć problem z głowy, chociaż jeden. Czekamy na pana Pegorino i jego plecaczek. To jest Assault Backpack, tak? Nie no, żartuję. Ale tak wygląda przynajmniej. Do starej rafinerii. Nie będziemy jechać szybko, będziemy się starać, wiecie, spokojnie jeździć, żeby nie poobijać pojazdu. Everybody's trying to fuck everybody. We're just hoping they got the manners to smile to our faces before they do it. You giving them a nice little offer, though, Skip. They ain't gonna turn up their noses at that. God, give me strength. It's like I'm dealing with children here. No wonder I ain't on a commission when my muscle is this stupid. If the Pavanos is a Liberty City family, what are they doing coming out to Alderney for this meet? I let them operate out here from time to time. The Pavanos work a little shy business on this side of the West River. Kłócą się jak małe dzieci. I tyle powiem. Zajedziemy na misję, sprawdzimy co z tą rafinerią. Jeżeli jednak będzie coś nie tak, to wiecie, będzie fajnie, jak zaczniemy zabijać tych, tą rodzinę Pavano. Pavano, kurde. A nie Pavano. Wow! Jakieś Harley-owce jechali. Dobra, ale dobrze, że ich nie rozjechałem. Za ile tam będziemy, bo ja już chcę tą misję robić. O, okienko sobie rozbiję. Na wszelki wypadek. Ups, przepraszam. O Boże, naprawdę musicie się kłócić jak te małe, rozbedrzone dzieci. Ale dobra, nic na to nie poradzę, że jesteście chorzy umysłowo. Okej.
Już mamy tutaj to, czego szukamy. Give him the rifle, Marco! Expect him to start throwing empty cans if this thing kicks off! Ja nie mogę. No way, Skip. Here you go. Dzięks. Dobra, a teraz idę na misję. Go up into that building. There should be a spot we can see over to me. Don't start shooting unless they attack us. I don't want this thing screwed up for no good reason. No dobrze, dobrze, panie. Dobra, idziemy. No już 20 minut minęło to, więc musimy wykorzystać dobrze ten czas, aby solennie i profesjonalnie wykonać tą misję. Bo nie chcę znowu zawalić tego. Naprawdę, uwierzcie mi. Nie chcę po prostu znowu skończyć źle. Ja już znam tutaj tą historię tej misji, więc już mniej więcej będziecie wiedzieć, o co kaman, ale cutscenek i tak nie będę przewijał. Żebyście sobie zobaczyli mniej więcej, jak to będzie wyglądało. A to jest naprawdę misja przerąbana. Niby taka łatwa dla niektórych, a naprawdę może sprawiać takie trudności i problemy, że to aż się w pale nie mieści. Dobra, przyjechali pawanowcy. Pawanowcy. Dobra, teraz trzeba uważać, co robić, żeby naprawdę nie popełnić błędu, bo nie chcę popełniać błędów. Już zbyt dużo razy popełniałem błędy, uwierzcie, i to nie skończyło się dla mnie przyjemnie. Dobra. Okej, tu jeszcze jeden. Ciul. Przeładowanie. Następni. Uciekaj, Pegorino, uciekaj. Dobra. Ktoś jeszcze? Ty! Przeżył! Ty, gdzie? Który to? Ciul, headshot. Kurde. Najważniejsze, że Pegorino nic nie jest. Zlagowało trochę, ale przynajmniej możemy już jedną część misji wykonać bez problemu. Będę musiał jeszcze powystrzelać tych wszystkich tempaków, żebym miał już czystkę. Chwileczkę, chwileczkę. Gdzie ty idziesz? To jest raz. Biorę ze sobą kałacha. Kałacha. Żebyśmy się źle nie zrozumieli, kałacha. Aha, fajnie, że to nie działa w ogóle na nich. Chwileczkę, porobimy jakieś uniki. No dobra. Teraz ich tu powybijamy. Headshot. Dobra. A! O kurde. Padłeś? O. Teraz padł. Gdzieś jeszcze? Gdzie wy jeszcze jesteście? A chętnie się wami zajmę. Może wezmę mniejszy karabinek, żeby mi się fajniej strzelało. Okej. Dobra, widzę, że już tam zagrożenie jest. Trzeba je wybić. Kurde, muszę... Tego może ze snajperki wybiję. Okej, dobra, biegniemy po Pegorino, bo mi zaraz zdechnie. A nie chciałbym tego. W dupie już mam tych wrogów, ale chcę tylko dotrzeć do Pegorino. I załatwić kolejny problem, który mnie tak nurtuje. Dobra, sprawdzę czy jeszcze... Dobra, tych wrogów już mam gdzieś. Do Pegorino, do Pegorino. Nie umieraj. Chcę, żebyś jeszcze żył. O kurde. Marnie. Idziemy, panie. No chyba se jeszcze jaja robicie. Nie. Dobra, spieprzamy. Aha, to są ci, którzy po prostu chcą skraść prezent. Dlatego teraz nie strzelamy w nich, tylko jedziemy za nimi.
i nie zwracamy uwagi na innych, tylko gonimy ich. To jest nasze zadanie. Dobra, ich mamy w dupie, tak jak to powiedziałem już. Okej. Oni nam tu nic nie zrobią, najwyżej szyby powybijają. Więc wiecie. Gówno zrobią. Dobra. Okej. Trzeba za nimi jechać. To tyle. To jest najważniejsze. A reszta przyjdzie z czasem. Okej. Dobra, rozjechaliśmy przez przypadek cywila, ale no nie mieliśmy też za dużego wyboru, bo inaczej by nam spieprzyli. Okej. Idzie to jakoś. Za chwilę zaczniemy ich wybijać, co do jednego. I po prostu wyrżniemy im ten prezent. Dobra. Dobra, ktoś jeszcze przeżył? Pięknie. I teraz wyszło to mi profesjonalnie. No. Teraz jedziemy stąd. Pięknie. I o to chodziło. Okej, zabieramy pana Pegorino do domu i kończymy odcinek. Tak będzie najlepiej. I widzicie, teraz mi się udało i to jest właśnie teraz dobry odcinek. Happy to be on board with the skipper. Yeah, well, they seem like good kids. Ah, these kids come and go. It ain't worth paying attention to them until they prove they can survive. I just move on and hire some wannabe wise guys off the street. It's that simple? Has to be. No widzisz, więcej takich patałachów nie przyjmuj, bo zawsze będą ginąć. Zajdziemy do tego domu i skończymy odcinek. Only way you know is by finding their shit all over the place in the morning. Phil's different. He's been my man for a while. I mean, how much can I do with a guy who ain't a full Italian? He's 90% Irish. It don't do too well for the reputation of us Pegorinos having St. Patrick that high up in our organization. You see the respect we're getting out on the street? Jesus! Dobra, zawieźmy pana do domu i po prostu chcę już skończyć odcinek. Ale tego taksówkarza poturbowałem ładnie. Ale w dupie tu już mam. Chcę tylko zajechać do domu, do pana Jimmy'ego Pegorino i zakończyć odcinek. I widzicie, dzisiaj bez faili mi się udało, bo się nie denerwowałem, byłem spokojny. Dzięki temu wykonałem misję. A jakbym rage'ował, bym kurczę był naprawdę taki fiu-fiu, taki nienormalny się zachowywał, to bym nie wykonał tej misji, bym jeszcze bardziej rage'ował. No i dobra, jesteśmy już koło domu pana Jimmy'ego. I po prostu tu zakończymy sobie odcinek. Już na miejscu. Zobaczymy, co teraz się stanie. You did good, kid. Kept your head when everyone else was losing theirs. Sometimes literally. We're gonna need your skills again soon. Arrivederci. Dobra. Zobaczymy, ile za to dostaniemy kapuchy. 10,5 tysiąca. Ładnie. Dobra. Zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie.